Kurde, ale się dzień zaczyna. Carrefour z Fabrycznej. Ostatnio tam czekałem z 10 minut. To jest zaznaczone, że jest gotowe. Mi tam zajmie dojazd, podejrzewam, że no 7 jak nie 10 minut. Zależy od świateł. No mam nadzieję, że zdążą się z tym uporać. Też nie wiem, czy to klocki hamulcowe, czy te szprychy, czy w tym silniku już coś się dzieje, nie wiem. A niech to się już rozdzi w pizdę wszystko. Wrócę na normalny rower jeździć. Rano taka burza przeszła. No i w sumie zapowiadało się, że cały dzień będzie lać. A tu proszę, jak się pogoda wyklarowała. Da się coś wyjść, pojeździć, zarobić. Typkowi w ogóle łańcuch spadł. A on sobie nic z tego nie robi. Wali na manecie cały czas. Ktoś pewno łańcuch dopiero zakłada wtedy, jak mu się bateria kończy. No, idzie? Ktoś nie coś potrafi. Pozycja aero i leci do przodu. Wiem mu zagadać, że mu łańcuch spada, ale chyba wie, co robi. Dobra, na ten skateboard, chyba mamy chwilę czasu. Nagrałbym ten skok, ale przecież on tam się będzie modlił 10 minut. Może skok Carrefoura będzie widać. Aha! Od razu skoczył. No to panie, gdybym ja bym wiedział, to ejdź. Globo się gdzie odbiera? Okay. Ty, jak jeszcze nie ma, to ja sobie przyjadę za 10 minut. Idę zobaczyć, jak skaczą. Pocałujcie misia w dupę. Jaki mały biały chomik na smyczy. Mogę odebrać, no to spoko. A jak się wrócę i nie będzie, jak wpadnę w nerwy, to ino roz. Też dobrze. Tak, rzuciłem okiem na listę zakupów, to lekkie nie będzie. No właśnie, ja odjechałem, pojechałem w kurwie. Pewnie nie wina, tylko ta aplikacja. Mówię, że mi się kamera wyłączyła, bo... Trochę się jak wieśniak zachowałem. Głupio mi teraz. Jeszcze ta kamera się co chwilę wyłącza. Rzygać się chce. Jadę pod Biedronkę. Jak tam znowu będę czekał, wyłączam tą aplikację, idę do domu. Dodali mi kolejne. Podwójniak z Biedry. To co tygryski lubią najbardziej.
A, trzeba czekać 12 minut. Spoko. Jeszcze świateł nie ma. Dobrze, że weekend. A nie ma nikogo. Spoko. Ale to kolejka taka duża, że przepisują już. Już wpadają podwójne. 2 mam, 890 i 486. Ogrzałeś! To jest ciężki jak pięciatek. Dobrze, że dostawa tu na długą. 600 metrów to. Damy radę. I zrzucamy to cięższe. Muszę pobrać tu 110 zł gotówki. Już mnie nosi na boki. Halo, dzień dobry, ja jestem pod drzwiami u pani Kulowo. Tylko nie wiem, które. Ale piętro dobre. No, dzięki. A, tutaj, dzień dobry. Tam jest 110, nie? Z jakimiś groszami to 114 daje. Dobra, dziękuję. I moment, bo ja mam dwa zamówienia. Na szczęście pani cięższa jest pierwsza. Moment, to jest, coś sprawdzę. 890, dobra. To. I trzecia. To jest ciężka uwaga. Tak, bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Do widzenia. Litwa, Albana, dwie piąteczki do skarbunki. Kurde, dobrze to cięższe było pierwsze, chociaż to drugie też tu jest już. Za rogiem. No ale teraz to ja się czuję leciutkim. Czuję się, bym ze 20 kilo zrzucił. Dobra, parkujemy tu. Dzień dobry. Jest jedno. Idzie drogi, proszę bardzo. Dzięki również, do widzenia. Dobra, potwierdzaj to, bo jest lipa. 45 minut, 17 zł. Co to w ogóle ma być? Przepraszam, 18. Sławkowska. Na Stare Podgórze. No i bajka. Co to jest? Bom dia fabrica de pasteles de nata. No. Okej. Okay. Bardziej od tych zarobionych 18 zł cieszą mnie te dwie piąteczki do skarbonki. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy Globo 149? To jest gotóweczka, nie? Tam paragonik jest, tylko tak jak coś. Dobra, dzięki. No i znów podejrzewam, że jakbym nie powiedział, że jest gotówka, to
pani chyba Tomku. Nie byłbym 66 do przodu. Zapomniałem, przecież to wianki dzisiaj są. Nie przyjadę tam koło Wawelu. Oj, oj. No, śmieszne fu... Cholera. Masakr. A gdzie z jarzem? Nie, dobra, zapomniałem o tych wiankach w ogóle. Ale ma czapeczkę. Oj, oj, oj. By spadła czapeczka. To nie, no to ja bym wolał tak jak wczoraj gdzieś po Wielickiej pojeździć. Te rejony, przecież ja nie chcę tu koło rynku, to się nie da. Dobra, jestem, tylko cholera wie, czy to jest dwójka. Bo oczywiście klatki opisane, klatka pierwsza, klatka druga, klatka trzecia, ale nie napisane, co to jest za blok. Przepraszam, to jest blok 2, tak? To jest 3C chyba. 3? 3C, tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Którędy? Tędy, dobra. Dobra, dziękuję panu bardzo. Przepraszam bardzo, bo tu nigdzie nie jest zapisane, gdzie jest blok 2? 2C. No właśnie, klatki są opisane 5, 4, ale gdzie jest jakiś numer bloku, to ja nie wiem. Tu jest 2B, z drugiej strony, na początku. Przy pana 2C, to gdzie będzie? Orientuje się pan? Blok 2C. To jest tak dziwnie. No dobra, dziękuję pani. Co mówi map mi? Tak, i tam mi pan powiedział, że jest 3C. Tu jest rądko, więc tam... Jest jakby gdzieś tam. No nic. Może to być z drugiej strony. Dobra, jadę, dziękuję. Ten dzień już się do dupy zapowiadał. Dalej jest do dupy. To jest znak, że trzeba iść do domu i dać sobie spokój dzisiaj. A, dobra. Proszę pana, bo tak jeżdżę w kółko, 2C potrzebuje znaleźć blok. Tamten, ostatni. Tam? Ostatni, tak. Dobra, to dzięki bardzo. Ostatni tam, dziękuję.
No, czyli tu, gdzie wjechałem. To ten pierwszy pant mnie zbił z tropu. To są jakieś wysokie numery znowu. No, widzę, że nie tylko ja nie mogę znaleźć. Nie wiem, według tego, co mi się wydaje, to jest tu, gdzie ja podjechałem. Z samego początku. Dzień dobry. Dzień dobry, tutaj, tak? Tutaj jest. No bo właśnie jest klatka pierwsza, nie wiem, czy to jest dwa. No i to jest tu, gdzie ja podjechałem za pierwszym razem. Nie chce mi się już, odechciało mi się wszystkiego. Spod skala na Ruczej. Na czerwone maki. Siedem kilometrów za 15 zł. Nie, weź mi to. Nie będę jechał na czerwone maki. Później się skończy na Kubierzynie. Ja mi się to chciało już w ogóle pracować. Mogę gdzieś tu koło domu pojeździć. A jak nie, to idę. Ta kamera też nie nagrywa. No i dobra, wpadł Maciek z kącika pod Tauron Arenę. No takie coś to ja rozumiem. Jeszcze ja. Dobra, 144. Jest, dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Coś mi ostatnio zaczynają kolana pobolewać. Tak zaczynam mieć podejrzenia, czy to nie jest czasem od jazdy na tak niskim siodełku. Niby wspomaganie, niby ten, ale jednak coś tam się tej siły wkłada. I jeździ po te 3 godziny dziennie. No, robo, czas. Ja nie mam czasu. Ja nie wiem, czy nie był ten kurier, co w Biedronce odbierał ze mną zamówienie. Tak zjebę, dostaliśmy za to dzwonienie. Nowy asfalcik wylali, żeby kałuża nie stała. Ale coś im się chyba zapadło i dalej stoi woda. Tyle, że już 3 razy mniejsza. Na szczęście. Ruchu nie ma. Odpuszczę sobie tam przejazd. Pod tunelem. Nie przejazd. No tam nie można przejeżdżać. Przejście. Do widzenia. Restauracja Polakowski. M1. Myślałem, że McDonald's. Weź tu teraz chodź po galerii i szukaj restauracji polakowskiej. Dobra, szukamy.
na samym wejściu, spoko. Płyty winylowe. 593. Potwierdziłem, dziękuję bardzo. Oświecenia. Dobra, przelecimy krakowskimi Malediwami. Ostatnio można było do muzeum za frikola weź. Dzień dobry. Dzięki, do widzenia. Z Komorowskiego na Batowice, wreszcie są chyba nienormalni. Odwróć to. Tym razem biedra z Mogilskiej. Kastomerek na prądnik czerwony. To mogę zrobić. Cztery duże Pepsi Zero i chipsy. Równowaga musi być. Na Domską, no. Po prawej stronie gdzieś tu. 18, 18N, tutaj. Kawy ciężkie. I drugie, dziękuję pięknie. Do widzenia. Globo 539. Dziękuję. Jeszcze odbiór od razu. Bajka. Jednak jak Górzecko, my spadamy do domu. I co to będzie? 8 dyszek w 3 godziny. Dawno tak kiepsko nie było. Proszę bardzo. Do widzenia. Dobra, miało być ostatnie, ale robię jeszcze jedno.
odbiór z restauracji na Izaka i na Wadowicką, tam pod Lidla. No i dobra, zrobię to, będzie stuwa, będzie git. Czytam właśnie komentarz, że dobrze mówię jak na Ukraińca. Dzięki stary. Staram się. No dobrze. Dziękuję bardzo. Jestem Wadowicka, że ja na Wielicką jadę. Na Wielicką pod Lidla, a nie na Wadowicką pod Lidla. Policja motorówką pływa. A tu piesi łamią przepisy na piętrze. Końcówka baterii. Coś mi się wydaje, że będę wracał bez prądu. Dobry, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki, do widzenia. No i dobra, 102 zł w 3 godziny. 3 dyszki na godzinę. Bez szału, ale tak myślałem, że będzie gorzej. Patrząc na ten początek dnia. Więc można powiedzieć, że nie najgorzej. Lepiej to już było. No, to narka.